Jeśli szukasz laptopa do podstawowych zastosowań, czyli przeglądania internetu, pisania i oglądania filmików, a mobilność jest cechą drugorzędną, to warto zwrócić uwagę na klasycznego 15-calowego notebooka, takego jak ten oto Lenovo IdeaPad 110, który aktualnie dostępny jest w bardzo atrakcyjnej cenie. Jak na laptopa kosztującego niespełna 2000 zł, Lenovo IdeaPad 110 prezentuje się całkiem dobrze. Obudowa wykonana jest w całości z tworzywa sztucznego i waży 2,2 kg. To typowy wynik 15-calowej konstrukcji. Matowa powierzchnia ma chropowatą fakturę, która jest dość przyjemna w dotyku, ale jej wadą są szybko pojawiające się odciski palców, które trudno usunąć. Jeśli chodzi o solidność konstrukcji, to panel roboczy jest sztywny i nie ugina się pod naciskiem. Ale z kolei pokrywa ekranu jest elastyczna i użycie nawet niewielkiej siły powoduje zakłócenia wyświetlanego obrazu. Ciekawostką jest fakt, że ekran można odchylić aż o 180 stopni, co jest przydatne, jeśli chcemy podłączyć laptopa do zewnętrznego monitora. Liczba dostępnych złączy nie imponuje. Z lewej strony mamy jedynie dwa porty USB, w tym jeden w standardzie 3.0, pełnowymiarowe HDMI, gniazdo sieciowe oraz gniazdo słuchawkowe. Z prawej strony umieszczona jest kieszeń napędu optycznego. Z kolei z przodu znajdziemy czytnik kart pamięci SD i to już wszystko. Spore rozmiary laptopa oznaczają, że znalazło się tutaj miejsce dla pełnowymiarowej klawiatury z panelem numerycznym. Jest to klawiatura wyspowa o płytkim skoku klawiszy, który na szczęście jest dobrze wyczuwalny, więc pisanie za jej pomocą jest wygodne. Klawisze działają cicho i nie uginają się pod naciskiem. Jedyne czego mi zabrakło to podświetlenie. Jeśli chodzi o touchpad, to jest on dość skromnych rozmiarów, ale wywiązuje się ze swojego zadania. Dobrze odczytuje dotyk i ruch palców, a wyodrębnione przyciski działają poprawnie. Lenovo IdeaPad 110 wyposażony jest w wyświetlacz o przekątnej 15,6 cala i rozdzielczości 1366x768 pikseli. Jest to matryca typu TN, więc kąty widzenia nie są najszersze, ale wystarczające do codziennej pracy. Jeśli chodzi o jakość obrazu, to test kolorymetrem pokazał, że matryca pokrywa 56% palety sRGB i 39% palety Adobe RGB, co jest typowym wynikiem dla laptopów w tej kategorii cenowej. Szkoda tylko, że jasność maksymalna wynosi zaledwie 175 kandeli, co powoduje, że w słoneczny dzień ekran traci na czytelności. Zwłaszcza, że mamy tutaj błyszczącą matrycę, która odbija otoczenie na swojej powierzchni. Lenovo IdeaPad 110 w testowanej przeze mnie konfiguracji wyposażony został w procesor Intel Core i3-6600U. To dwurdzeniowy układ szóstej generacji, który w teście Cinebench uzyskał wynik 2,39 punktu. W teście Firestrike laptop uzyskał 550 punktów, co dobrze dodaje jego możliwości w grach. Tłumacząc to na język polski, płynnie działać będą na nim wyłącznie starsze tytuły, a i one co najwyżej w rozdzielczości 1280x720 pikseli i przy niskich ustawieniach graficznych. Nie oznacza to jednak, że laptop działa wolno. Proste aplikacje i programy uruchamiają się i działają całkiem sprawnie, więc do podstawowych zastosowań będzie jak znalazł. Jest to zasługa 4 GB pamięci RAM oraz przede wszystkim szybkiemu dyskowi SSD, który jest tutaj kluczowym elementem. To niestety jest najsłabsza strona tego laptopa. W trybie oszczędzania energii i w teście czytelnika laptop wyłączył się po zaledwie 3 godzinach, co jest wynikiem rozczarowującym. Wprawdzie nie jest to typowo mobilny notebook, ale jednak spodziewałem się lepszego rezultatu. Oznacza on, że lepiej przyzwyczaić się do pracy na stale podłączonym zasilaczu, a na baterii pracować wyłącznie w ostateczności. Lenovo IdeaPad 110 to ciekawa propozycja dla osób szukających laptopa na start. Jego podzespoły oferują wydajność, która bez problemu wystarczy do obsługi prostych aplikacji, przeglądania internetu i oglądania filmów. Dzięki obecności dysku SSD laptop uruchamia się szybko, a pełnowymiarowa klawiatura pozwala na wygodne tworzenie tekstów. Do grania laptop się nie nada, ale trudno od niego tego wymagać. Poza tym w cenie poniżej 2000 zł trudno znaleźć lepszą propozycję.